Cześć, z tej strony Artur Dymkowski, nowy zawodnik Szczypiorniaka Gniezno. Ruszamy z nowym projektem Pytaniem Wilka. The Big Bad Wolf. Ja będę jako pierwszy odpowiadał na pytania, które do mnie wysłaliście. Pytanie pierwsze. Po rocznej przerwie wracam do piłki ręcznej. Co skłoniło mnie do związania się ze Szczypiorniakiem Gniezno? Była przerwa spowodowana trochę kłopotami ze zdrowiem, ale stwierdziłem, że tutaj buduje się naprawdę fajny zespół, fajna ekipa, jest atmosfera w zespole, jest pasja, są marzenia i myślę, że razem będziemy dążyć do tego, żeby wprowadzać klub do wyższych lig. Trenujesz z zespołem od początku okresu przygotowawczego, zatem od blisko 2 miesięcy. Zawodnik, z którym się najbardziej skumałem, to... No, nie mam takiego zawodnika. Myślę, że zespół musi być kolektywem i wszyscy musimy się trzymać ze sobą i tutaj nie będzie, myślę, zawodnika, z którym będę się trzymał najbardziej, nie będzie żadnego przyjaciela boiskowego, tylko cały zespół. Jaki jest mój najlepiej wspominany moment przeżyty podczas mojej przygody z piłką ręczną? Jako, że moja kariera jest dosyć krótka, to myślę, że to będzie jakieś przeżycie z jeziora, na przykład awans na Mistrzostwa Polski i zwycięstwo w lidze. Czy posiadam jakiś pseudonim i dlaczego Król? Nie mam pojęcia, dlaczego Król. To zostało wymyślone, myślę, dla żartu i to są tylko pomówienia. Ale czego Król? Co mnie jako zielonogórzanina bardziej cieszy? Drużynowe Mistrzostwo Polski z Telmetu czy Falubazu? Ja nie chodzę ani na koszykówkę, ani na żużel, więc jako zielonogórzanina cieszy mnie tak samo bardzo zwycięstwo i z Telmetu, i Falubazu, ale najbardziej to kibicuję AZS-owi. Jak się przygotowujesz do meczu? No tutaj wyjście jest tylko jedno, myślę, że każdy to powiedzenie zna, no gaz robi gaz, prawda? Dziś są moje urodziny, czego mogę sobie życzyć? No zwycięstw, jeszcze raz zwycięstw i myślę, że zwycięstwo będzie tym, co najbardziej chcę otrzymać na moje urodziny. I ostatnie pytanie, czy kobiety z Zielonej Góry nadal mnie opłakują? Myślę, że kobiety w Zielonej Górze pozostawiłem w dobrych rękach. No i pozdrawiam z tego miejsca chociażby Jędrzeja Zieniewicza. Dziękuję bardzo. I mówił dla Państwa Artur Dymkowski. The Big Bad